Cześć, z tej strony Kuba 29. Witam Was w takim, powiedzmy, dodatku do poradników z serii FPS Creator. Miałem go zrobić i troszkę mi się z nim przedłużyło, więc bardzo przepraszam, ponieważ tam wiem, że jeden użytkownik czekał na ten film, no i trochę musiał poczekać. Mój stan zdrowotny też nie jest jakoś za dobry, bo jak pewnie słyszycie, mówię przez nos. Przez nos, tak to się mówi, jakoś tak. No i nie jest ze mną za dobrze. No ale to nic, jakoś mi się udało dzisiaj siąść. Jest piękna, przynajmniej u mnie, niedziela. Udało mi się siąść. No mam chwilę spokoju. No i nagrać wam po prostu te błędy, o które prosiliście. A więc tak. Może od razu z góry powiem, że nie wszystkie błędy u mnie da się wywołać. No ale to jest chyba trochę też logiczne, no bo twórcy programów starają się, aby błędów nie było, więc tutaj nie ma za dużo do powiedzenia. Oczywiście to, co mi się udało wywołać ręcznie, czyli coś popsuć, w sposób taki, żebym później umiał to naprawić. To oczywiście umiem. Ale tak to, co, no to niestety jeden z głównych błędów, który tu się użytkownikowi no, na B zaczynającemu się bry coś takiego zdarzył podczas startu. Ten błąd wyglądał coś takiego, że włączamy FPS Creator. I on się jakoś nie włączył do końca, wyskoczyło takie okienko: The application has error, coś w tym stylu. I co możemy zrobić w tej chwili? Może od razu jeszcze przed tym powiem, że to będzie bardziej więcej teoretyki niż praktyki, żebyście nie byli zdziwieni. No jest dobra, wróćmy do tego pierwszego przykładu. Włączamy naszego FPS kreatora i on niestety coś nam nie zadziałał. Co możemy zrobić? Po pierwsze powinniśmy spróbować odpalić go jeszcze raz. No tak do trzech razy sztuka, że tak powiem. Bo zawsze można stwierdzić już po tym, iż no niestety próbowałem trzy razy i się nie udało. No to przejdźmy do fazy drugiej, która powinna wykluczyć następne czynniki wpływające na naszego FPS kreatora. Czynniki to będzie naprawa. Czynniki. Znaczy, no to ogólnie będzie drugi krok, będzie naprawą. Otwieramy instalatora naszego FPS kreatora. Ja akurat go chwilowo nie mam tutaj i nie pokażę wam. No ale jak będziecie widzieli, jeśli go otworzymy, to będzie takie okienko i będą do zaznaczenia opcje. Bodajże reinstalacja, czyli naprawa, usunięcie. To oczywiście dajemy naprawa. No i on się nam jeszcze raz wszystko instaluje, otwieramy. Znów próbujemy przynajmniej 3 razy, jeśli nam się znów nie udało, no to tutaj już mamy troszkę większy problem. Co robimy? Co robimy? Następną rzeczą w takim razie będzie odinstalowanie tej wersji, którą mamy na komputerze. I w zależności od tego, jaką pobraliśmy, musimy sobie sprawdzić, jaką mamy w tej chwili. No powiedzmy, że mamy 1.7.07. Wchodzimy na stronę producenta, patrzymy, jakie są wersje najnowsze i wybieramy wersję najnowszą. Co innego, jeśli mamy na odwrót. Jeśli mamy wersję najnowszą, wybieramy oczywiście wersję starszą. No i co wtedy? Gdyby się z tym jeszcze nie udało, z tymi wersjami, iż no niestety ani na tej wersji, ani na tej nie działa, no to następną rzeczą, ja już tutaj bym powiedział, ja nigdy nie za bardzo, niechętnie podchodzę do takich rzeczy, ale tak, no następną rzeczą jest wgranie jakiegoś patcha. Patcha, powiedzmy, pod daną wersję. Szukamy patcha, znaleźliśmy patch, ściągamy tą wersję pod patcha, patchujemy. No i zobaczymy, no i patrzycie, no możliwe się uruchomił, nie, jeszcze nie. No dobrze.
ostatnią z czynności, którą możemy zrobić, jest w Windows 7 akurat jest o tyle lepiej, iż można to sprawdzić jakoś, a w XP to nie wiem, czy tak się da. Musimy rozwiązać problem. Rozwiązywanie problemów jest takie narzędzie. I oczywiście jeszcze może być związane to ze zgodnością. Czyli na przykład dana wersja nie pasuje pod Windows 7 albo pod XP. No i tutaj trzeba po prostu chwilkę posiedzieć i pobawić się na przykład w 7, popróbować inne wersje. XP, Vista, 2097. No, może 97 będzie starsza, no ale trzeba próbować te wszystkie wersje. No dobrze. To jest jeden z tych błędów, które mogą się wyświetlić na początku i których ja możliwe. Akurat takiego błędu nigdy nie doznałem, żebym się na początku od razu tak wyświetlił. No chyba, że mi wcześniej padł FPS Creator, no i przy włączaniu. Tak, to może być problem, że przy włączaniu po prostu. Gdy nam padł FPS Creator, zakończyliśmy zadanie, to on jakby. Pamiętam, że w starszych wersjach było tak, że on po prostu potrzebował restarta kompa, żeby się włączyć, bo inaczej, o ile wiem, coś tam wyskakiwało, takie okienko, że po prostu lub się w ogóle nie włączał, nie reagował na nas. Mogliśmy go klikać w ikonkę i nic się nie dzieje, więc jeszcze ostatecznością jest po prostu restart kompa. No i zgodność. Poczytać po prostu na stronie, z czym jest zgodne. Popróbować tą zgodność. No jak się nie uda, no to problem jest gorszy, ponieważ może mamy za słaby sprzęt na po prostu na to. No lub jakieś, nie wiem, czynniki zewnętrzne, wewnętrzne. No tutaj już ciężko jest coś powiedzieć, coś wykluczyć, coś dodać. Dobrze, rozgadałem się nad tym pierwszym błędem, przejdźmy też do drugiego. Drugiego znanego błędu, i który by tu nam wybrać? Może teraz powiem coś o przedmiotach. Po tym będzie prawdopodobnie będę musiał robić przez menadżera, ale dobra, pokażę wam to. Włączamy na przykład Add New Entity. Ja tu mam zapisane Graph Matter. Co to jest? GGGGGG. Jest. No. Jakieś tam paczki, powiedzmy, sami sobie instalowaliśmy, no i otwieramy, nie wiem, bat na przykład. No. Nie za bardzo. Jak widzimy, error, obiekt not found. Tutaj też nic nie zrobimy, ponieważ to wynika po prostu z błędów tego obiektu, tego przedmiotu. Następnie runtime, wszystko ładnie pod rząd. Wyjście Control Alt Delete. Uruchamiam Manager. I szukamy FPS Creator Editor. Zakończ proces. Tak, zakończ. Dobra. Otwieramy nasz FPS Creator po raz drugi. Dobra, co dalej? Dalszą rzeczą jest tak zwane białe pole. No biały przedmiot, białe pole. Mogę to pokazać na segmentach, bo akurat mam to pod ręką. I to jest bodajże Dungeon Items. Tak, coś takiego. Otwieramy na przykład, no drzwi powiedzmy takie. Przybliżamy, dajemy. Widzimy biała obwódka wokół tego. A teraz dodam do porównania jakieś inne drzwi. Są to jakieś drzwi w ogóle? Fuck. Widzicie? To nie polega na tym, że po prostu drzwi mają inną framugę, jeśli się to tak mówi, tylko po prostu jeśli jest białe, to najprawdopodobniej nie ma tekstur. Pokażę to jeszcze na innych itemach. Tu chyba też to nie będzie. Tak, coś takiego. To jest najbardziej trafny przykład tego. Po prostu biały item. Gdy damy inny, byle co innego, będzie to samo, bo ja po prostu usunąłem te białe itemy. Nie mamy się co kłopoczyć. Jeśli nie mamy do tego tekstur, no to możemy się pożegnać z całą tą paczką, ponieważ nic tu nie zdziałamy bez nich. Ja już wam powiem, jak się instaluje. A więc tak to wygląda.
Może być to oczywiście też na przedmiotach. Niewykluczone, że na przykład gdy otwieramy ten parallel fencing, to ono będzie białe. Ja akurat mam normalne, ale na przykład bym usunął tekstury, no to oczywiście byłyby białe. No. A więc o to chodzi. Dobrze. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy to, co chciałem wam instalacji pokazać tego. Otwieramy sobie główny folder FPScratora, Files i później Texture Bank. Tutaj próbujemy znaleźć przynajmniej z paczki nazwę tej paczki, która nam nie działa. U mnie to było to Dungeon Items. Otwieramy to, widzimy, nic nie ma. Fakt faktem, ja tutaj wszystko skopiowałem sobie. Jup. I problem z głowy mamy. Teraz wystarczy, już nawet nie trzeba restartować, o ile wiem. Wystarczy chyba nawet dać nowy dokument. Proszę bardzo. Przed chwilą było białe, a teraz jest. Teraz jest zwykłe. No tutaj tylko coś nie wypaliło z tymi drabinkami. One już były wcześniej bodajże. Wcześniej były białe i białe. Chociaż białe nie zawsze oznacza, że coś jest źle. Najpierw radzę po prostu wypróbować w test game'ie czy test level. Czy na pewno to jest. Czy na pewno to nie działa? Jak nie, no to chcę dopiero próbować z tymi teksturami. No dobrze, to był następny, powiedzmy, że błąd. Błąd numer. Poczekajcie chwilkę. Numer 3. O ile się nie mylę. Chyba tak. O co ja tu jeszcze mam? Powiedziałem wam o tym. Tak. Powiedziałem wam. Nie, o tym jeszcze nie. Tym też nie. No dobra. Dobra, znaczy no to jeszcze jedną rzecz mam do omówienia w tej chwili i to będzie, powiedzmy, takie dokończenie. Za dużo itemów. Powiedzmy, że nawaliliśmy tych itemów na całej mapie z kilka, setka, dwie setki. Ja prawdopodobnie nie wywołam tego efektu, bo naprawdę musiałoby być to naprawdę nawalone, naprawdę, 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 very, very. Niektórzy na pewno się z tym spotkali. Daje test game i test game otwiera się na okno, dochodzi, powiedzmy gdzieś o tutaj i zatrzymało się, wyskakuje jakieś okienko i tam pisze, wyłącza się po prostu, możliwe, wyłącza się, error, koniec, za dużo elementów. Ale przyuważmy też, na jakim momencie się zatrzymuje. Prawdopodobnie moment zatrzymania się tego paska podczas ładowania będzie zatrzyma się na jakimś konkretnym elemencie. To będzie na przykład będzie pisało balkony 01 kreska corner i tu się zatrzyma, wy sobie podsuniecie okienko do góry i o, na tym się zatrzymało. Czyli już tutaj jest za wiele i już wy sobie musicie przypomnieć, ile gdzie ten balkon, w którym momencie dodawaliście i pomyśleć, co trzeba w takim razie usunąć, aby zmienić to. Błąd numer dwa. Tego samego, tej samej możliwej przyczyny. Nawaliliśmy rzeczy, otwieramy, ładuje się i tych rzeczy nie jest jakoś okropnie dużo, ale trochę jest. Ładuje się, zatrzymało się znów na pewnym punkcie. Znów na przykład na balkony 01 ladder. Wyłączamy, włączamy jeszcze raz. Otwieramy i testujemy. Znów na balkony 01 ladder. Wyłączamy, włączamy, otwieramy. Ładuje się znów na balkony 10 ladder. Prawdopodobnie w takim razie ten balkon jest uszkodzonym plikiem, więc próbujemy go usunąć. I znów testujemy, patrzymy, na czym się zatrzymał. No, jeśli znów się zatrzymał niefortunnie na jakimś wcześniejszym, no to prawdopodobnie mamy po prostu za dużo rzeczy. Jeśli doszło do końca, znaczy, że problemem był właśnie ten przedmiot, który wywoływał błąd po prostu w całym silniku naszego edytora. No tak. To chyba tutaj wam omówiłem chyba wszystko. Tak, nie, jeszcze ostatni błąd, zapomniałbym. Słuchamy sobie muzyki na przykład no dobra, słuchamy muzyki, włączamy test level, bardzo długi level,
Muzyka sobie idzie, idzie, idzie. To się nam dochodzi do końca. Ja nie mam tu akurat programu, żeby pokazać. Nie włączyłem sobie muzyki żadnej. No, ale to czasami się tak zdarza. Nie tylko z muzyką, ale z innymi rzeczami. Mam jakiś program po prostu w tle, działa nam i my, o to się ładuje, gra się ładuje, a my się koncentrujemy na przykład na jakimś tam programie innym. Czasami może się zdarzyć tak, że o, gra się załączyła, my szybko przechodzimy tutaj i no i dajemy OK. Co się wtedy może dziać? Wszystko OK, wywala nam czarny ekran, no i myszki nie ma, niby coś tam słyszymy z gry, ale grać nie możemy, bo czarny ekran. Widzimy jeszcze tutaj ten edytor cały, ale grać nie możemy, ponieważ czarny ekran. Co się może dziać? Co się możliwie stało? Czy ja w ogóle to działa? Tak, miałem jakieś wątpliwości, do tego się nie pokazywało, ale dobra, działa. Co się stało? Rzecz następująca, po prostu jakby to powiedzieć, tak jak czasami z grami, klikamy ikonkę, znaczy na klawiaturze Windowsa, no i wchodzimy do folderu, a później znów do gry. No i ona się nam tak nie całkiem do całego ekranu dopasowuje, w Battlefieldzie tak jest, tylko po prostu widać jeszcze ten pasek u góry i trzeba jeszcze raz Windows i jeszcze raz otworzyć tą grę. Tu jest jedno wyjście. Myszka najwyżej, znaczy myszka zawsze będzie gdzieś w punkcie tutaj, no gdzieś tutaj na środku i ona, gdy ją przesuniemy, ona będzie się ciągle cofała do tego jednego punktu. Dwa wyjścia z tej sytuacji. Jedno trudniejsze dla hardkorów, drugie bardziej łatwe. Trudniejsze polega na tym, iż ciągle musimy tą myszką tak w dół operować i ciągle klikać, czyli ciągle po prostu klikać i w dół zjeżdżać nią. I 10% szans, iż klikniemy na jakiś tutaj gdzieś, powiedzmy, że klikniemy jeszcze raz na FPS Creatora lub na, powiedzmy, folder i o, myszka się odblokowała. Ja tak robiłem przez 2 lata. No, lekko to mnie czasami wkurzało, no bo miałem do wyboru albo taka robota, albo restart kompa. No ale ostatnimi laty zorientowałem się, że Control Delete, Ruchom Manager. No tutaj jeszcze mi wywaliło jakąś. Och, akurat w tej chwili. Kochany FPS Creator, mniejsza o to. No i teraz możemy, ale my, na, no i co, otworzył nam się manager, ale myszka nadal stoi w miejscu, co nie, i my ją próbujemy przesunąć, ona wraca do tego miejsca, jest czarny ekran. Strzałkami najeżdżamy po prostu na FPS Game, klikamy nie Enter, tylko Delete i Enter. Teraz powinno się wyłączyć, powinniśmy nam się uaktywnić myszka, no co jeśli nie? Jeśli nie, no to zjeżdżamy do FPS Creator Editor. Exe, delete, zakończ proces, problem z głowy. Ach, teraz przez to wszystko nawet mi się wyłączył ten. No dobra. Czyli to było z tych rzeczy, które chciałem wam powiedzieć. Możliwe, że znam jeszcze jakieś błędy i znam ich rozwiązania, lecz nie jestem człowiekiem idealnym i nie przypomnę sobie wszystkiego. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego filmiku. Komentujcie, rozmawiajcie o tym, pomagajcie sobie na temat błędów. No i co? Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.